poczucie własnej wartości jest to świadomość tego, co mogę zrobić. Jest jak termometr za oknem pokazujący, jaka jest temperatura na zewnątrz. I wiemy, jak się mam ubrać przed wyjściem. Poczucie głodu, poczucie własnego głodu jest to informacja, czy w tej chwili jestem najedzony, czy chętnie bym coś przekąsił, jakieś malutkie co nieco, a może coś dużego, a może jestem tak głodny, że zjadłbym wilka z kopytami, nie, konia z kopytami. Poczucie własnej wartości jest to informacja, jak mam podejść do siebie. Czy ja mam powód, by być z siebie dumnym? I ile mam tego powodu? Bo jeżeli twierdzę, że nie mam żadnego powodu do dumy, to znaczy, że mam zaniżone poczucie wartości. Jeżeli twierdzę, że potrafię wszystko i mogę wszystko osiągnąć, to wcale nie znaczy, że ja myślę pozytywnie. To znaczy zazwyczaj, że mam zawyżone mniemanie o sobie.